Dzień dobry, witamy serdecznie w 2023 roku. Roku, który zaczynamy od razu od transferu. Pierwszym nabytkiem w tym roku, a drugim już przed rundą wiosenną 2023 jest Daniel Szelongowski. Cześć. Dzień dobry wszystkim. Który został wypożyczony do naszego klubu na pół roku z Rakowa Częstochowa. I właśnie dlaczego zdecydowałeś się właśnie na Chojniczankę? Po pierwsze to zaangażowanie trenera. Zadzwonił do mnie, powiedział, że mnie chce i to się dla mnie tylko liczyło. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że tu przyszedłem. Po drugie, to dla tak młodego zawodnika jak ja, to liczy się granie, nie siedzenie na ławce i dlatego zdecydowałem się, że przyjdę tutaj. Właśnie, bo przez te ostatnie tygodnie, można powiedzieć, nie rozegrałeś zbyt wielu tych meczów. Masz ich całkiem sporo na koncie, ale to w tych wcześniejszych sezonach i też podejrzewam, że dla ciebie jednak najważniejsze przede wszystkim łapanie tych minut, ale z tego też co wiem, no Chojniczanka nie była jedynym klubem, która była zainteresowana twoimi usługami. Tak, niby dużo meczy, ale to nie w pełnym wymiarze czasu albo nie w większości, to jakieś końcówki. Dla mnie najważniejsze, żeby wychodzić od początku, pomagać drużynie. Wiemy, jaki tutaj jest cel i chciałbym pomóc tej drużynie w realizacji celu, jakim jest utrzymanie. No nie wiem, czy był jedyny klub, raczej nie, ale Chojniczanka była najbardziej zaangażowana. Jak mówię, trener do mnie zadzwonił i jestem. Robiąc ten taki research przed transferem do Chojniczanki, zakładam, że między innymi z Mateuszem Bartosiakiem chyba zamieniłeś kilka zdań, czy niekoniecznie, bo znacie się przecież dobrze z Korony Kielce, zdobywaliście razem przecież Mistrzostwo Polski w Centralnej Lidze Juniorów. Tak, jak od razu usłyszałem temat Chojniczanki, to właśnie skojarzyłem sobie, że mam tutaj kolegę, z którym już kiedyś grałem. No i ja się cieszę, bo od razu do niego napisałem, wypytałem o kilka rzeczy i super, i przynajmniej mam tutaj kolegę od początku, ale z całą drużyną bym się chciał bardzo szybko zakumplować i razem grać na boisku. Przychodzisz do nas jako zawodnik o tych inklinacjach takich przede wszystkim ofensywnych. Skrzydło, lewa, prawa, pomoc, gdzie się czujesz najlepiej? Oba skrzydła, tutaj przychodzę na skrzydło, mogę też na dziesiątce, gdzie mnie trochę wystawi, tam będę grał, bo ja chcę grać po prostu. A jaka jest taka piłkarska najmocniejsza cecha Daniela Szelongowskiego? Myślę, że prowadzenie piłki i szybkość z piłką. Masz też całkiem spore doświadczenie jak na młody wiek, rocznik 2002. Na swoim koncie masz dwa triumfy w Pucharze Polski, tak? Raz miałeś nawet okazję w tym finale zagrać w meczu przeciwko Arce Gdynia. Też na pewno fajne doświadczenie. Fajne doświadczenie, przetarcie też w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, między innymi wyeliminowanie Rubina Kazań. To też taka fajna przygoda. No masz też gole w Ekstraklasie, także przychodzisz do Chojniczanki z takim sporym bagażem doświadczenia. Tak, gole są, występy w Pucharze Polski, w Lidze Konferencji, ale jak mówię, w tych wszystkich rozgrywkach nie rozegrałem tyle minut, co bym chciał i wiem, kiedy będę zadowolony z siebie, będzie mi to bardziej lepiej smakowało, jak będę grał od początku i wtedy zdobywał te wszystkie tytuły, jakie teraz mam sukcesy, jak będę grał od początku i więcej będę pomagał drużynie niż do tej pory. Dziękuję bardzo, to był Daniel Szelongowski, nowy zawodnik Chojniczanki. Witamy w klubie.